Treasure's Trial. Dobra, tak zrobię, ale to najpierw zagramy Brain Bong, mapa by Mr. Black M2, zaproponowana przez Rafiksia, który wykupił sobie prawo do tego, żeby taką mapę mi zaproponować. Oczywiście były to za punkty kanału, nie każę wam płacić za takie rzeczy. Zobaczymy, co jest w środku. Let's go! Brain Bong. I to daje mi, wiecie czym? Była taka gra o tych jednorożcach. Unicorn Island, czy jakoś tak? Trochę mi daje czymś takim, że będzie zaraz robiło mi krzywdę z mózgiem. Dobra, let's go. Co? Prepare your brain. Okej. Okay. Oh fuck. Okej, okay, dobra, to będzie bardziej taki mindfuck game. O nie, co? Halo! O nie! Ej, wspaniałe są takie rzeczy, ja to uwielbiam. Górą. O nie, womp. Choose wisely. Womp. Halo, womp. Co jest? Jedno jest womp i drugie jest womp. A, good choice. Dobrze, zawrócić trzeba. Womp. No womp. Halo. Co teraz? O. Tip. Go to the left. O nie, jestem w zupełnie innym pokoju. Ależ to jest ta mapa w ogóle? Co tu się dzieje? Dobra, nie wejdziemy do góry, to pewnie się zapętli, tak? Trzeba zejść w dół jednak. Not high enough. Okej, dobra. Nie muszę być wystarczająco wy... That's where I fixed those spikes. Why you live? Go back, this is private. To chciałbym, ale nie mogę. Please go back now. There is no going back. Listen for once. Womp. Nie. Tak? Dobra. You got bamboozled. You got bamboozled. Look at you. Did ya? Nie. O, ktoś wygrał. Thanks Mrini for the send. Taka troll mapka. Matko, jak ja się uśmiałem i ubawiłem. Prawie się popłakałem. Wspaniałe to było, Rafiksiu. Super polecenie, dzięki ci za to. Kolejna mapka. Geometry Dash Treasures Trial by Dragakonik. Mapa po raz kolejny kupiona przez jednego z moich widzów w ramach możliwości takiej na punktach kanału. Więc zobaczmy, co ma do zaoferowania. Treasure's Trial, let's go. See a little bit. Lava and spikes, great. Okej. Wiem, czego nie lubisz. Aha, dzięki Wilgax. To znaczy, że faktycznie będzie zabawnie. Find treasure, okej. Tajemne przejście?
Okej. Okay. O! Nice. Wszedłem do rur. Something must be here. Okej. Okay. Mam kija, ale nie wiem czy... On mi wystarczy. W sensie to nie jest jeszcze treasure, to jest tylko kij. Kij. Nie kij, tylko kij. A? Kurde, czasem nie wiem co jest spajkiem, a co nie jest spajkiem. Białe nie są spajkami. Dobra. Otwieramy drzwi. Great. Idziemy dalej. O, ja też. Must be a center room. Tu! Okej, okay, czyli złapanie klucza daje mi... No to będę musiał też sekretów szukać, tak? Just need for more. Okej. Okay. Blocked. Czekaj, czy jakaś bomba może będzie, którą mogę potencjalnie dorwać. No wiem, że to odblokuje mi drugi. Spoko. Spoko, cieszę się. Dzięki. Jest ten, okej. Okay. To wejdźmy w takim razie na szczyt. Mnie tu nie zabije? Okej, okay. No to mamy trzeci. O nie, zabiłem się. I co teraz? Pasuje moja postać w sumie do zwiedzania lochów. Chciałbym, żeby ona miała trochę ciemniejsze kolory, ale niestety moja paleta kolorów jest na razie ograniczona bardzo. Grawitacja się zmieniła. Ale ciekawe, czy jak stąd wyjdę, to mi się znowu odwróci? Da, odwróciła się. Dobrze. Dobra. Ostatni kluczyk jeszcze. Garyt! Co teraz? A, no tak, drzwi się otworzą, to ma sens. Zmęczące fest, tak jest, totalnie jest męczące, no. No w sumie mógłbym tak zrobić, ściągnąć sobie moda, tylko nie wiem, czy to nie byłoby przy połowie trochę. O nie, ten skok. Zabiję się tu. Już się raz zabiłem. Dobra, nie zabiłem się. Hej. No właśnie też jakoś tak średnio. Tak się zastanawiałem, czy nie będziecie mieli też coś przeciwko. Fajnie jest na razie, jak zdobywam sobie nowe skiny. Mam taką ekscytację na twarzy, że mogę sobie coś zmienić z postacią. Boję się, żeby to się zapadło, tak szczerze. Diamenty! Czemu uciekacie? Oddajcie mi diamenty! What? What? Dokładnie! To jest zaklęty skarb. Zostałem zabity przez wzgląd na chciwość. Tak to działa w tych w bajkach Disneya. What the fuck? Satysfakcję bierzesz z tego, że od razu masz wszystko. No właśnie. Nie mam przeciwko jak coś. No, no to dobrze. I need to get out of here. Jest to, taki jest plan. A, obracanie grawitacji. No tak, 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 tak. Wspominałeś, że wiesz czego nie lubię. Rzeczywiście. O Jezu, jak prawo to jest góra, to... No tak, tak, nie lubię tego, rzeczywiście. Dobrze, że to jest niski poziom trudności na ten moment. Aha. Dobra, git.
Inverted controls. Tego właśnie potrzebowałem. O mój Boże, co tu będzie się... Nie, Wilgax, coś ty narobił. Dobra, dobra, dobra. Na szczęście poziom trudności nie jest bardzo wygórowany. No ja wiem, wiem, wiem. Dlatego mówię, cieszę się, że poziom trudności nie jest za bardzo wygórowany. Bo jakby to było na Insane Demonie, to bym zwariował prędzej niż to skończył. Hej, yo, listen! Hej, yo, listen! Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak było, powiedziałem słowo w słowo praktycznie to, co było na czacie od ciebie. Dobra. Ale tu się przydaje to moje takie przechodzenie wszystkiego bardzo powoli i ostrożnie. Bo naprawdę mi pomaga. Że każdy skok robię z przemyśleniem, nie? That's really high up. No co ty nie powiesz. Find a way up. Jest już mod do Geode, który podłącza do Twitcha i można robić level requesty. O! Can't make that. No nie możesz. Widziałem, że ta ściana jest rozwalona, no. Dobra, co tu będzie? Przycisk! O, jest! Hej! Yo! Lesson! Czy ja to mówię do ściany w sumie? Bo nie wiem, czy którekolwiek z was grało w tę grę, której to dotyczy. No pewnie Wilgax zgrał. Zaczekaj na nas. Dobra, poczekam. O. Double jumpa mi dało, nie? Dobra, poczekam na was. Podpowiadam sobie na czat. Nie, 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 musicie przejść przez tą ścianę po prawej stronie, która jest taka wyżłobiona i tam zdobyć jeszcze double jumpa. Jest bardzo fajny, strasznie kreatywnością mi daje, w sensie... No jest zrobiony tak typowo, żeby był ładny i przyjemny w przejściu, nie? What the? Czemu mi... Double jump mi wysiadł? No nie mogę double jumpować już. Ja nie wiem, czy on musi być na tyle blisko mnie, żebym ja mógł double jumpować, czy co? Czasem nie mogę double jumpować, nie rozumiem tego. Dobra, wychodzimy. Nie ma zabijania za punkty. O. No, tak już zauważyłem, że często te levele, które są najlepsze fabularnie, jakoś tak ciekawe wizualnie też, to są na niższych poziomach trudności. No bo rozumiem, że ciężko utrzymać wysoki poziom trudności przy jednoczesnym... przy jednoczesnym zrobieniu jakiegoś pięknego levela, no bo to wszystko trzeba nad tym pracuje i pracuje i pracuje. Chyba na razie takim dobrym levelem fabularnym, który przechodziliśmy i jednocześnie z wysokim poziomem trudności, to był Le Chate Magique, czy jak to się tam nazywało. Treasures Trial by Dragaconic. Bardzo fajny level. Ja wiem, że powtarzam to regularnie, ale podsyłacie mi po prostu dobre poziomy. Zdobywanie skarbu, jakaś lekka fabuła, tutaj dialog, wszystko ubrane w szatę graficzną, konkretną, bardzo spójną. Do tego jakaś ta dodatkowa mechanika double jumpa, która co prawda doszła na koniec, ale całkiem przyjemnie. No i ten zamek, który trzeba było otworzyć, odpowiednio rozmieszczone checkpointy. Spoko. Bardzo git. Bardzo git. No i levelek. Kolejny Citadel Climb by Imbas. Kolejny insejnik. Taką miałem prośbę od Wilgaxa. Prośbę spełniam. Już wydał te wspaniałe punkty kanału, żeby dostać tą możliwość. To niech tak będzie.
Poprzedni level nauczył mnie trochę, przyzwyczaił do tego takiego chodzenia nie w swojej grawitacji. Zobaczmy, czego nauczy mnie ten, bo podobno Wilgax wysyła poziomy, które mają mnie czegoś nauczyć. A przy okazji są ładne. Lubię taką muzykę, to jest taki rodzaj tej techniawy, takiej elektroniki, którą lubię akurat. Nie wiem, jak to nazwać dokładnie, ale lubię. Nie wiem, co dokładnie jest tutaj tym elementem, którego miałem nie lubić, ale jeśli Wilgax zapamiętał, to nie lubię, jak jest przyspieszona forma biegania. Nie lubię, jak postać biega szybciej niż normalnie, bo to jest ta sama postać, która ma trochę inne sterowanie. To powoduje, że mój mózg wariuje czasami i na trudniejszych momentach mogę mieć problem. Słodziak. Okej. Nie będziesz miał z tym problemu aż tak dużego. Jeśli nie będzie tutaj jakoś super trudnych skoków, to może prędkość tego poruszania się mnie bardzo nie skrzywdzi. Aha. Myślałem, że to jest zielone, a to jest... To jest coś, co mnie czasem denerwuje w tych poziomach, jeśli jest narzucony odpowiedni ten shader, że zmieniają się kolory tych jump orbów. I ja nie wiem, jaki to jest dokładnie kolor. Ten powinien być różowy, a jest zielony, tak jakby miał mi odwrócić grawitację. A ten jest błękitny, okej. Okay. Dobra, no po I wanna be the guy dzisiaj. Nie sądzę, żeby ten level... Żeby takie skoki robiły mi problem. Oj, nie wcisnąłem? No, aż fuck. Aż faganda. O Boże, co to za żart. Cordy. Zastanów się dwa razy, zanim powiesz żart, błagam. Ale było blisko. To jest odwrócona grawitacja znowu. Dobra, jest git. Stateczek. O. Don't leave, grr. A, okej. Okay. To mnie dosłownie zabija. Spoko. Ale pomysł był dobry. Please don't leave me. Oh fuck. Please don't leave me. Fajny jest te pioruny, które strzelają. Lubię ten dźwięk, podoba mi się. Wee! A Citadel Climb! Co mogę powiedzieć? Szybki levelek, prosty levelek i taki przyjemny do zagrania. Bardzo szybko sobie z nim poradziłem, chociaż i tak udało mi się zginąć po drodze raz. Był wizualnie ładny, fajnie był ten shader narzucony, te róże, które się tutaj pojawiały. No i co? Dzięki Wilgax za mapę.